Ogólnie zastanawiamy się jeszcze... Nie no, to jest po prostu niemożliwe. What the fuck is that? What happened? Czy ktoś mi to wytłumaczy, co się stało? Siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony, to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015, ale w tym momencie chciałbym wam przekazać jedną ważną nowinę, chyba to będzie sezon drugi, tak mi się wydaje. I tak, zebrałem się, nagrałem, wszystko jest dobrze, tak, jak widać jest mapa, nowe ciągniki, mody i tak dalej. Postanowiłem sobie pograć symulatora farmy, bo stwierdziłem, że gra jest spoko, dawno we mnie grałem. No tak, wjechałem. Kukurydzę, whatever. Oczywiście mogę troszeczkę się zacinać. Jak wiecie, 4 miesiące chyba przystoję miałem, także w sumie mam już dość. Znaczy ten dość. Można pozapominać niektórych rzeczy. Ale tak czy siak, no powróciłem, jestem, nagrywam. Jest zajebiście. Zabrałem się za koszenie pola akurat z kukurydzą, bo mapa jest na tyle ciekawa. I mała, znaczy mała to może ona jako powierzchniowo nie jest, ale ma małe wąskie dróżki, gdzie na przykład taki typowy header 12-metrowy w ogóle by nie przyjechał bez wózka. A modyfikacje niestety pobrałem takie, gdzie nie mogę dostać, nie mogę dostać w ogóle nigdzie wózka, chociaż zaraz sprawdzę, powinno być. I kończmy sobie to skosić, ja sobie tutaj właśnie koszę. Modyfikacje są nowe, nie ma chyba w sumie nic z tamtej serii modyfikacji, z tego względu, że miałem reinstalowaną Windows i gdzieś chyba mi się zapodziały, albo dzisiaj mam, tylko nie potrafiłem ich znaleźć. Pola też są zróżnicowane, bo są małe pola i duże. Mapa jest na tyle ciekawa, że ona nie posiada, tak jak większość, samych traf i tak dalej. Czemu mi się spodobała ta mapa? Kurwa, cały czas mi się... Dobra, sorry, że przeklinam, ale tak czasem wynika z faktu. O tyle mapa mi się spodobała, jest to mapa... O Jezu, to jest mapa... Nawet nie wiem, przed chwilą czytałem. Tak, nazwę mapy podam wam w opisie. Jak będziecie chcieli jakieś linki do modów i tak dalej, to mówcie, wszystko fajnie wam udostępnię. I mapa o tyle mi się spodobała właśnie dlatego, że jest zróżnicowane terenu, jakieś fajne kwiaty, może kwiaty, no nie jestem, nie jestem, ogólnie ja nie przepadam za kwiatkami i tak dalej, ale chodzi o to, że jest jakaś taka bujna zieleń, coś się dzieje tutaj, wygląda to jak taka typowa, prawdziwa, no po prostu taki teren, prawdziwy, naturalny teren, oczywiście gościu pisze, że to jest jego pierwsza mapa, więc... Wybaczę, jakie tam jego błędy przed drogi kwadratowej i tak dalej. Wszystko jest sztuką do wyćwiczenia i do wypracowania. Żeby wam dość tutaj pierdolić, co będę robił? No oczywiście na pewno skoszę to pole, ale żeby się was nie zanurzać, puszczę sobie drugi kombajn, muszę na razie go odebrać i kupić. Hajsu też mam dużo, tak, kupiłem z tego względu, dodałem sobie hajs, bo na tej mapie niestety nie było żadnych ciągników, co jest dużym błędem. No po prostu niefajnie jest, tak można powiedzieć, no... Wiecie, no chodzicie do gry, chcecie normalnie pograć, no takim można powiedzieć, nie hakując i tak dalej, no a tu nie macie ciągników ani nic, a macie 6000 dolarów tylko. No, także nie wiem co za 6000 dolarów, czy euro, czy kto tam jaką ma walutę sobie kupi. Ale no jest nieciekawie, powiem wam tak. Tak, koszę tak dziwacznie, bo chcę puścić szybko kombajn, żeby mi pojechał. Drzewa są przenikalne, także jest dość ciekawym plusem to, bo właśnie pracownicy nie będą się haczać o drzewa. Jak znacie dobrze symulatora farmy, to pracownicy jednak nie są zbyt ogarnięci. Już od 9 wersji, ale nie czepiajmy się, tylko po prostu grajmy. I tak, jeszcze mi Facebook będzie klekotał, no da fuck, o, what the fuck, czemu to nie chciało? Pracownik. I on będzie jechał 4 na godzinę? What the fuck? Dlaczego tak? Czemu tak powoli? Halo? Dlaczego tak? Bo czy zaraz zwolnię? Ty, co to ma znaczyć w ogóle za pracę? Halo? I teraz będą mnie pi...
I teraz się rozpisali, jak zacząłem grać. Nie nagrywałem, przygotowywałem się do nagrywania przez 30 kurwa minut. Nikt nie pisał. Włączyłem odcinek, mija 5 minut odcinka i... No tak, tak, dobra, nieważne. Whatever. Czemu mi ten pracownik jedzie tak wolno? Nie mam bladego pojęcia, bo w ogóle trzyma dystans? Nie. Nie wiem, chyba będę musiał, poprawiłem go trochę. Tak, jedź. I będziesz jechał 4 na godzinę? I'm out, nigga, I'm out. Modów też się naszukałem, powiem wam. Dzisiaj w sieci powiem wam, że już jakieś takie, no niezbyt ciekawe są te mody. Jakieś takie porypane ogólnie, takie... Dobra, nie mam więcej. Są te mody jakieś takie straszne. Wciągałem różnego rodzaju paki, nie paki, ciągników i tak dalej. I to wszystko jest takie... rozbić o kant czegoś. Ale tak czy siak, no pościągałem tych parę modów. No są, ale też to takie... Na przykład klasy, bo mi się podobają. To jest aż 950, wziąłbym ją, ale będzie wielkim ciągnikiem. Dobra, weźmiemy go, w sumie przyda mi się. Za zero, też mody, nie lubię takiego czegoś, jeżeli mody są modyfikacje robione i są za zero, albo na przykład, że dodają nam jeszcze pieniędzy, jak kupujemy traktor, od tego służy mod sheet, albo po prostu dobra z wiedza hakowania i tak dalej, na przykład jak ja sobie wpisałem prawie 100, czy miliard? Miliard chyba. Czekaj ta momento. By to 200 koni, aż gardemytku. Dobra. Nieźle, może być, mi się podoba. Nie lubię takiego długiego skręcania. Od razu mówię. Tak. One more, and one more. Wycofamy, nie. Żeby nic nie uderzyć, żeby nie było. Ale mam problemy, ty naprawdę mam problemy, nie? Oh my goodness! Że to jest niemożliwe do zrobienia. Kto to projektował? God damn it! No i dobra, no i działa. Ale patrzcie, jak się rozłożył, rypany, ty. Coś mi kierownica odstaje chyba, tak mi się wydaje. Dobra. Czy ten ciągnik na pewno jest dobry, bo coś mi się nie podoba. Dobra, sprawdźmy sobie tego naszego nowego klasa zakupionego. Czym ja tu mam w ogóle? Da fuck! A czemu tak? Dobra, to właśnie kupiłem ten kombajn, który jest pusty. Super, Adaś, super! God damn it. Może tego sprzedajmy? Może ten sens? Sprzedaj! Sprzedaj! Bo nie chcę mieć tu śmieci. Nie chcę mieć śmieci, ale kupię sobie za to coś z modyfikacji, jakiś kombajnik. To będę musiał je usunąć w takim razie. C2 to już wiem, że są złe. Tutaj mamy 560 na gąskach, 560 na gąsk. 480 będzie troszeczkę chyba za mała, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o tego klasa, to nie wiem, czy on będzie w ogóle działał. Jest na gąskach, a tego bym nie chciał. 270. 360, 385. Co to za różnica? Przecież są to dwa te same trzy kombajny. Dobra, weźmy tego mocniejszego. Whatever, I don't care. Ty. W autostrady, słuchajcie. Gdzie on jest? Halo? Halo? Ty, ja go sprzedałem? What the fuck? Nie, na pewno nie. Stan posiadania. Gdzie to jest? Cool. Posiadania zero. Dobra. Kup.
Mody mi nie działają, o niedobrze, niedobrze. What the fuck? What the fuck is that? Huh? God damn it! Nie mam pytań po prostu, nie? Z tymi modami, właśnie o tym właśnie mówiłem, że teraz mówię, modpaki znajdowałem, te już są też do wyrzucenia. To drugą 50, 550 kupić? No. Kupmy tego w takim układzie. Transakcja jest przetwarzana, może ten będzie działał normalnie. Tak, ten już działa. Zajebiście. Ja jestem zadowolony. Działaj, proszę cię, działaj, god damn it. Are you kidding me? God damn it. I am out. Ja po prostu wychodzę, nie? Wychodzę, nie? Ta gra jest popinkolona, nie? Weź, sprzedaj to w pi... Do piachu idź z tym, nie? Do piachu! Tego nie, bo ten jest sprawny w 100%, co nie? Ta... Tego też sprzedaj. No ja nie mam pytań, naprawdę, ty. Wózek kupiłem, to kupiłem. Ty, nie będę miał kombajnu, czy mnie jeździć? God damn it! Co to ma znaczyć? Mogę kupić jeszcze 480, no ale to co to ma? Powiem, że 9600. To go ma, to ma też 9600. Ale nie chcę tego. Jeżeli chodzi o tego, dobra. A czy ja będę miał kto, że on będzie działał w ogóle? Wiecie co? No i kup. Będę wiedział, że będę musiał wszystkie klasy, no prawie wszystkie wyrzucić. Do tego header musimy kupić. To już nie będzie. Te headery są dziwne, on jest chyba w ogóle nie od tego kombajna. Kup. Raz, dwa chyba kliknąłem. Stop się na jeden. O matko, ale lag. Ja normalnie zaraz tutaj norwicy dostanę, nie? Widzicie, jakie te mody są? Tak, ten odcinek będzie pod nazwą jakich modów nie ściągać, żeby się nie denerwować, nie po prostu. Patrz, pojechałem po drugi kombajn, chyba kupię zaraz drugi ten sam kombajn po prostu i nie będę się bawił w to. Tego klasa... Tak, sprzedaj. Pewnie nie wszystkie mody mi działają, coś czuję. Nie wszystkie mody, bo tych modów jest od zasrania. Te mody, zawsze z tymi modami w symulatorze farmy było problem, tak samo jak w Minecraftcie. Zainstalowałeś jeden mod jakiegoś innego producenta i już coś się kopało. I zawsze był problem. No, god damn it. Ja to po prostu mam farta, naprawdę, ja mam farta do takich rzeczy. Nie lubię takich rzeczy. Nie lubię tego ogólnie. Możemy coś wybrać stąd? Możemy coś wybrać stąd, ale co wybierzemy? No i nie wiadomo, co wybierzemy, bo nic mi się stąd nie podoba. Możemy wziąć Ursusa. No ale Ursus ma za małą moc pociągową do takich pól, do takich przyczep. Tak, bo ten przyczynnik już działa. To go bym wziął, ale tu zaraz, kurde, pierdzi, śmierdzi. Zabijcie mnie po prostu, zabijcie. Czy ten klas powinien być chyba w miarę dobry? Tak. Weźmiemy może jeszcze tego obok. Transakcja jest przetwarzana. Co to, kurwa, konto bankowe? Weźmy sobie jeszcze tego, zobaczmy. Zobaczcie, jak to... Nie lubię modów, które nie są dopracowane, to pierdzi, śmierdzi. Dźwięki są w ogóle jakieś, nie wiem, kurde, od... Bizona. Jak mu ta ręka lata, nie? What the fuck? Nie mam pytań, nie? Jedźmy już tym. Matko, tym się strasznie się tym kieruje, nie! Lat ma siedzenie bujane, no way! No fucking way! Siedzenie ma bujane, wy wyobrażacie sobie to? Tak, wjedź Adaś w komuś dom. Czemu by nie?
strasznie wolną kierownicę ma. Oto, bo to jest ten właśnie ten problem. Nie wiem, on jest chyba przystosowany do zwykłej kierownicy, ale ja nie widzę w tym w ogóle jakiegokolwiek sensu. Tak, także odcinek zaczął się bardzo źle, z tego względu, że jak widzicie muszę zasuwać i tak dalej. W lusterkach widzę tylko jak mi naczepy latają. Mówię, widzicie? Patrz, są lasy, jakieś tu coś jest, jeszcze jakaś krzaczek, coś. Ogólnie mi w symulatorze farmy ciekawe co 17 pokaże, ciekawe co tam będzie ciekawego. Matko, ale tu się jeździ strasznie. No, trzeba będzie mu chyba zedytować ten mod, wejść w GNC Editor i doprowadzić do stanu, żeby ta kierownica bardzo fajnie działała, albo w ścieżkach po prostu pozmieniać. A on ma wszystkie zawieszenia. Panie, popatrz pan. Nie no, to już to mi się podoba. Tu trzeba zawrócić, pyk. I taką drogę na razie znam tylko. No, ciekawy mod, ciekawy. Tutaj teraz w lewo. Ale takim większym łukiem, pyk. O, matulo, kochano, tylko nie w drzewo! Nowy traktor, żem kupił! Kupiłem czarny ciągnik. Tak jest. Kupiłem czarny ciągnik. Pojemność 2400. Kto zna, to wie o co chodzi. Tak, spokojnie, tak na normalnego człowieka z prawojazdem stało. Nie będziemy jeździć przez pole, tak? Matulo kochano, what the fuck is that? Fajne, to zawieszenie fajnie pracuje, nie? Nie powiem, że nie. Tylko ta kierownica jest jeszcze denerwująca. Jedźmy pod kombajn, tą przyczepę trzeba by zabrać. Teraz to zrobimy. Pyk, 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 pyk. Very nice. Co on zrobił? Co on zrobił? Normalnie nie wierzę, nie? Nie mam pytań, nie? A przejedźmy przez to, co to? Niech wysypie to. Jeśli w ogóle zrobi to. Pyk, dobra. Sypaj tutaj, panie, sypaj, sypaj, pan. A może bym kupił coś oryginalnego? Coś tego, bo wiecie, no. Chciałem pograć na modach. Ale whatever, no to możemy jeszcze wykorzystać troszeczkę oryginalnych rzeczy, nie? Niekoniecznie te na modach tylko i wyłącznie. Dobra. Pyk. No i dobra, no i nice. Ten kombajn jest bardzo fajnie zrobiony. Tego kombajna, tego Lexona 530 mogę wam polecić w 100%. Jest naprawdę zajebisty modem. No jest po prostu przepiękny. Wszystko w nim fajnie działa. Tylko no headery, jeszcze te brakuje mi tego automatycznego takiego podnoszenia, czy wiecie co w niektórych jest ten page up, page down. Nie, może nie. Stańmy sobie tutaj, obok. Bo on zjeżdżam zaraz wyładowywał tutaj. Przysiądźmy się do tego traktora, ten fent też jest super. Ten fent jest też super. Co ja robię w ogóle? Jakieś ósemki. Gdzie by to wysypać? Takie mam pytanie. Dobra, może weźmy sobie komputerek, jakąś mapkę, czy whatever. Jeżeli chodzi o kukurydzę, możemy ją od razu ją sprzedawać, coś tak mi się wydaje. Nasze położenie w tym momencie to jest tu. Tak, tu. I żeby to w ogóle wszystko sprzedać, to gdzie my to możemy zrobić? Wszystkie rodzaje, ciągniki, nie ciągniki, może 9. Gdzie my możemy to zrobić? A tam dalej jest chyba skup, tak. Tam dalej jest skup, dobra, czyli już wiem gdzie jest skup. Jest godzina 15:17. No i nice, mi się podoba. O matku, o! Spokojnie, pyk, pyk, i jedziemy. I jademy, panie, jademy. I takie jest właśnie granie w symulatora farmy. Ogólnie zasadzajmy się jeszcze... Nie no, to jest po prostu niemożliwe. What the fuck is that? What happened? Czy ktoś mi to wytłumaczy, co się stało? Ja tego nie rozumieć. Ja pinkole, nie?
Wyciągniemy to? Wyciągniemy to. Czy nie? Ale lipa, nie? Dobrze, że nam się pszenica jeszcze nie... Jaka akcja, nie? Ty. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj! Ja nie mam pytań, nie? What the fuck? Co to się stało w ogóle? What the fuck, no? Nie wiem. Mam tu jeszcze dwa kolejne ciągniki. Weźmy tego ciągnika. Może uda nam się naprawić to, co tam było. Albo może, wiecie co, zabierzemy jeszcze ze sobą parę rzeczy. No. Dawaj, dawaj, jedź, jedź. Bo nie mam czasu, dawaj, dawaj. Śmiało, śmiało, bardzo. Pyk, pyk. To zabierzemy sobie. Od razu tam przetransportujemy. Tyk. I jedziemy. O, i właśnie te dźwięki też. Porządne dźwięki to jest podstawa. Moda. No i pięknie. No i jedziemy. No i nice. I dobra, mi się podoba. Tyle. Tylko. Jak my wyciągniemy ten ciągnik? Jak to się stało w ogóle, że on tak wywali? Przecież ani on nic nie zahaczył, przecież tam nie było nic. Co to niewidzialne ściany są? Ktoś mi to wytłumaczy? Ale my zapieprzamy, ty. Normalnie Formuła 1, ty, traktorów. No normalnie nie wierzę, nie? Super. Jeszcze jedno chciałem wam powiedzieć. Do symulatora farmy, pewnie ci, którzy dotrwali, to dotrwali. Ci, którzy... No, to już powiedziałem. Chodzi o to, że będę dodawał teraz w programie, którym będę edytował filmy, będę dodawał filtr do tego, do symulatora farmy, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Bo symulator farmy, jak wiecie, no nie ma zbyt super idealnej grafiki. Ja jestem ogólnie strasznie wymagający pod tym względem, ja muszę mieć grafikę na najwyższym stopniu. I dla mnie gry w takim, tak, no symulator farmy to jest symulator farmy, ale jeżeli chodzi o to, no to tutaj brakuje, wiecie mi czego brakuje? Takiego prawdziwego, realnego słońca. Tej grze dodałoby naprawdę dużo, dużo. Dodałoby ogólnie jakiegoś takiego kontrastu. Dodałoby takich efektów świetnych, jakichś lepszych cieni, to wszystko. To po prostu by poprawiło, no ogólnie to jedno słońce, dodanie tego realnego słońca po prostu poprawiłoby wszystko. Jedźmy sobie pomału, żeby na tamto nie spadło zaraz. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, nie? Postawmy sobie może to tutaj. Nie, zjedźmy jeszcze nieco niżej. Pyk. Czy uda nam się go jakoś, oła, zwalić gdzieś tam na dół czy coś? Bo tutaj widać, że to jest ewidentnie. No, no nie, no jeszcze lepiej, no. Widzicie, drzewa są przenikane, ale no w takich miejscach to nie powinny być przenikane. Może turem coś tym traktorem? The fuck is that? What happened? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie, naprawdę nie. No może zrobimy jeszcze inaczej. Że to jest symulator farmy, nie mamy modów na niszczenie się.
Ty, on mi w mapę wchodzi, ty, bo mi zaraz ucieknie ten traktor. Może teraz coś się uda. Jest, udało się. No i nice, no i piecu z glancu. Co tu się stało? Może przez ten tura tego. No dobra, ale ja tura miałem podniesionego. Dobra, podnieśmy go wyżej w takim układzie. Bo znowu spadniemy. Tu już ewidentnie jest błąd. To trzeba będzie to zgłosić do producenta. Tam dalej jest w ogóle cała ta. Pyk, pyk, pyk i jedziemy. Stanę sobie tutaj na razie, jak to wyciągnąłem. Już tu jest mi pole zaorane. Mam nadzieję, że nic się nie stanie. Ten już ma pełno. Tego jedźmy tutaj. Zrobić, pyk. Podszypimy to? Nie, trzeba nam wrócić, no bo jak mogłoby być inaczej? Dobra, na tym byśmy zakończyli odcinek, moi drodzy. Jak się podobało, komentować, lajkować i subskrybować. Do zobaczenia!